tvpodkarpacie.pl. Urząd Miasta przygotowuje się do realizacji budowy nowej drogi, której głównym zadaniem będzie odciążenie ruchu samochodowego w centrum Sanoka. Śródmiejska trasa średnicowa będzie przebiegać od Ronda Beksińskiego wzdłuż toru kolejowego, będzie przecinać ulicę Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką przy stacji Sanok Miasto i wpadać wprost w ulicę Jagiellońską naprzeciwko wylotu ulicy Podgórze. Koncepcja powstania takiej trasy ma swój początek w latach 60. wieku. Jest to droga, która miała być zrealizowana już w latach 70. Z różnych przyczyn wówczas jej nie zrealizowano. Drugie podejście było w latach 80. Wówczas zaczęły się wykupy działek. Większość działek została wykupiona już wówczas pod tą drogę, no ale niestety też jej nie zrealizowano. A następnie część działek została ponownie sprzedana. Dziś temat drogi śródmiejskiej wydaje się być jak najbardziej realny. Mamy nadzieję otrzymać w ciągu najbliższych 2 miesięcy pozwolenie na budowę i myślę, że w tym roku chcielibyśmy jeszcze rozpocząć tą inwestycję. Której do najtańszych zakwalifikować nie można. W tej chwili, łącznie z wykupem działek pozostałych jeszcze, których jeszcze nie wykupiliśmy, a właściwie z ich wywłaszczeniem przy skorzystaniu ze specustawy drogowej, powinien zamknąć się w 9 milionach. Ale myślę, że po przetargu będzie to jeszcze mniej. Urząd Miasta nie liczy na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Dlatego, że wszystkie programy unijne już się zakończyły. Tutaj jedyna możliwość dofinansowania, jaka dzisiaj jest, to jest taki, no, można powiedzieć, quasi-kredyt. Mówię quasi, dlatego, że jest to kredyt nie wchodzący w zadłużenie miasta. Jest to po prostu dofinansowanie kapitałowe, czy też funduszy inwestycyjnych, czy też banków wprost na daną inwestycję. Później miasto będzie taką inwestycję przez wiele lat wykupywać. Można to porównać do leasingu zwrotnego, z tym, że no to jest troszeczkę inny mechanizm. Przy tego typu inwestycjach jest to troszeczkę inny mechanizm, ale można to porównać na zasadzie leasingu. Będzie to zupełnie nowy mechanizm finansowania tego typu inwestycji. Myślę, że jeśli się sprawdzi, w przyszłości będziemy starali się więcej inwestycji realizować w takim sposobie finansowania. Choć kwota może wydawać się znacząca, to zasadność powstania takiej trasy w Sanoku, zdaniem wiceburmistrza, jest duża. Jest to tak naprawdę jedno z najbardziej potrzebnych połączeń w Sanoku, które wydatnie odciąży ruch na Rymanowskiej, Kościuszki Jagiellońskiej, da możliwość przejazdu alternatywnego z Dąbrówki na Posadę. Pomysł powstania takiej trasy można traktować jako trafiony, tylko żeby na jej realizację mieszkańcy Sanoka nie musieli czekać do lat 60. XXI wieku. tvpodkarpacie.pl